Dzień dobry. Ten filmik będzie przedstawieniem mojego planu działania na najbliższy czas. Oczywiście traktuję go w sposób elastyczny, także dostosowuję się do Waszych pomysłów, Waszych próśb. Wiele może się zmienić. Chcecie wiedzieć, czego możecie spodziewać się po moich krótkich i prostych lekcjach. Myślę, że przede wszystkim wykorzystania doświadczenia z zeszłego roku. W zeszłym roku była to wielka niewiadoma, w tym roku już coś wiem na ten temat i na pewno tę wiedzę wykorzystam po to, żeby pomóc tegorocznym maturzystom. Zatem będę wykorzystywać swoje doświadczenie. Jakie tematy poruszę w swoich filmikach? Po pierwsze, skupię uwagę na liryce, bo ona pomaga tworzyć argumenty. Do tej pory robiłam to w niewielkim zakresie. Teraz chciałabym dokonać interpretacji tych najbardziej znanych utworów lirycznych, po to, żeby Wam utrwalić wiedzę na ten temat, pomóc poukładać to w głowach. Zatem liryka. Po drugie, przedstawię swój sposób interpretowania obrazu i plakatu i jeśli będziecie tym zainteresowani, dokonam interpretacji wybranych dzieł malarskich. I trzeci temat moich filmików, będą to dzieła filmowe. Chciałabym przedstawić te filmy, które warto obejrzeć, namówić do ich obejrzenia, ewentualnie przypomnieć to, co już oglądaliście, na co nie macie czasu, a chcielibyście przypomnieć sobie treść. Wiem, że lubicie oglądać dobre filmy bardziej niż czytać lektury. Oczywiście, że to jest plan bardzo ogólny i elastyczny, bo będę dostosowywać się do Waszych próśb. Zatem piszcie do mnie, najlepiej korzystajcie z mojego fanpage'a, dane są w opisie, tam też będziecie mieć informacje dotyczące na początek różnych znanych dzieł malarskich, które warto poznać. Tyle na dzisiaj, dziękuję za uwagę, zapraszam na następne lekcje.